Cmentarz wojenny nr 67 w Ropicy Ruskiej, dziś Górnej, został zaprojektowany przez Hansa Majera i znajduje się w przysiłku Dragaszów, gmina Sękowa, powiat Gorlicki. Cmentarz ma kształt prostokąta o powierzchni około 400 m2 i otoczony jest z czterech stron ogrodzeniem z ociosanego kamienia. W środku ogrodzenia od strony północnej znajduje się drewniana bramka wyjściowa. Groby są oznaczone nagrobkami w formie żeliwnych krzyży z datą 1915 na betonowych podestach. W centralnej części znajduje się drewniany krzyż postawiony na kamiennym cokole, wykonany z tego samego kamienia co ogrodzenie. W górnych narożach ogrodzenia zachowały się trzy słupki wyznaczające granice działki z oznaczeniem geodezji wojskowej w formie liter HV, Heeres Vermessung. W siedmiu grobach zbiorowych i dwóch pojedynczych pochowano 83 żołnierzy z armii austro-węgierskiej z 28 pułku Landwehry poległych 2 maja 1915 roku, zdecydowanej większości narodowości czeskiej. Końcem XX wieku rodzina jednego z pochowanych Czechów, Józefa Prochaski, postawiła na cmentarzu nagrobek z oryginalnym krzyżem nakrytym mosiężną czapką. Żołnierz ten pochodził z miejscowości Stiepanów, gmina w Czechach w powiecie Ołomuniec na Morawach. Cmentarz nr 67 jest bardzo często mylony jako cmentarz nr 68. Na cokole centralnym wyryta jest data budowy cmentarza 1916. Cmentarz w 2017 roku został wyremontowany i jest na dzień dzisiejszy w dobrym stanie technicznym. Numery cmentarzy 67 i 68 są często zamieniane. Jest to prawdopodobnie spowodowane kontynuacją pomyłki z albumu Brocha i Hauptmana, gdzie cmentarz numer 67 opisano na wschód od drogi okręgowej, zaś cmentarz 68 na zachód od drogi okręgowej. Czyli zgodnie ze stanem faktycznym, ale za to na mapce zaznaczono numery odwrotnie. Od drogi powiatowej Bartne-Ropica Górna należy przejść około 100 metrów oryginalną ścieżką, która doprowadzi nas do cmentarza numer 67 w Ropicy Górnej.